Wystawa, którą przywieźliśmy do Sokółki, symbolizuje ofiary deportowane w latach 1939-1941 na wschód. Okupacja sowiecka, która dotknęła nasze tereny, jest faktem historycznym niestety nie do końca pamiętanym, szczególnie na zachodzie Polski. Staramy się dlatego przypominać o dacie 17 września 1939 roku, bo to jest data wkroczenia Sowietów na ten teren i data początku tych wszystkich represji. Prezentacja, którą tutaj mamy okazję pokazać, to są postaci. Postaci symboliczne, to są zdjęcia pozowane, na których z jednej strony widzimy ludzi, którzy po prostu idą z tobołami, z dorobkiem życia spakowanym w ciągu kilku chwil. Te osoby tyle miały czasu, żeby spakować to, co mogą i pojechać daleko na wschód. Moja matka była na Syberii, oczywiście razem ze mną, ale przede wszystkim ona była na Syberii. Ja, cóż, siedziałam na piecu, gdy było bardzo zimno, a ona szła w mróz, od którego łzy zamarzały jej na rzęsach. Huchała w zgrabiałe ręce i modliła się głośno. Boże, nie daj zginąć mojemu dziecku. Czy uważasz, że teraźniejsza młodzież zachowała się równie podobnie tak jak ci młodzi ludzie sprzed 90 lat? Szczerze myślę, że nie. Ponieważ teraz dużo osób jest, że tak powiem, brzydko rozpieszczonych i po prostu wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, jak było właśnie wtedy. I po prostu no, myślę, że duża była różnica między, na przykład dawno były wojny, teraz ich nie ma i po prostu myślę, że dzisiejsza młodzież nie jest przygotowana na to, żeby zmagać się z tym, co zmagała się młodzież wtedy. Ale pamiętać powinniście. Tak, oczywiście powinniśmy pamiętać i przychować na takie uroczystości, ponieważ to jest bardzo ważne, bo dzięki tym osobom, które wtedy umarły za nas, no temu jesteśmy tutaj i żyjemy. Z twarzami szarymi jak popiół, z oczyma zapatrzonymi w przyszłość. Każdy z nich bólem się opił, każdy z nich cierpieniem nakarmił. Jak widzimy, młodzież ze szkół wiejskich bardzo się angażuje w tego typu akcje. Dziś mamy happening, który tak naprawdę potrwa 2 tygodnie. Mamy ustawione postacie, które symbolizują ludzi, którzy musieli w jednej sekundzie, w jednej minucie zabrać swój praktycznie dobytek, wziąć to, co najpotrzebniejsze i byli wywożeni na Sybir. Sowieci nie szczędzili nikogo. Tym bardziej jestem dumna z tej młodzieży, bo ta młodzież pamięta i to należy cenić. Z tyłu tych postaci będzie można przejrzeć się i zobaczyć swoją twarz, poczuć, jak to rzeczywiście było. Bardzo bym prosiła, żeby mieszkańcy Sokółki na chwilę, idąc właśnie tutaj główną ulicą, zatrzymali się. Żebyście Państwo choć na chwilę pomyśleli o naszych rodakach, o Polakach. Moglibyśmy to być my. Cieszmy się z naszej wolności i oddajmy hołd wszystkim tym, którzy musieli ponieść tak krwawą ofiarę. Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Każda epoka ma swoje cele i zapomina o wczorajszych snach. Nieście więc wiedzy pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w wieku w dziele. Przyszłości podnieście gmach, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. W nich jeszcze się święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć.